Siema, siema, jestem Riot z GP, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną są widzowie na czacie, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. I słuchajcie, na samym wstępie nie proszę o to zbyt często, ale teraz może zacznę. Łapkę w górę, jakbyście zrobili, naprawdę byłoby super, bo to fajnie kanał gdzieś tam też trochę rozwija, pozycjonuje. A mam taki cel, żeby wbić do końca tego roku 50 tysięcy subów, to byłoby właściwie... No takie moje malutkie marzonko, nie? Te 50 koła, więc jakbyście pomogli, udostępnili też film i zasubskrybowali kanał, byłoby naprawdę super. Bardzo bym o to prosił, bo gdzieś to jest takie trochę kamień milowy dla mnie. Także byłoby naprawdę super. W dzisiejszym odcinku Krzysztof nie wystąpi, bo Krzysztofa dzisiaj nie ma. Natomiast mam dzisiaj dla was bardzo fajne rzeczy do pokazania. Bo słuchajcie, dzisiaj będziemy trochę działać sobie na mapce. Nowych rzeczy trochę doszło, może zaczniemy od takich nowości, jeżeli chodzi o zmiany. A potem nowe rzeczy, więc zamieniłem sobie w końcu tekstury. W sensie zmodyfikowałem sobie po prostu tą modyfikację w taki sposób, że już nie ma takiego zielonego połysku i czerwonej budki, tylko jest żółta budka, taki zielony, jakby pomieszany trochę z takim morskim kolorem. I bardziej to po prostu zrobiłem na takiej zasadzie matu niż połysku. Wygląda to znacznie lepiej, o wiele bardziej polsko. No i przez to po prostu już na tym lepiej no to się powiem, że po prostu lepiej grał, mi się miło to się będzie na to patrzyło. Ta kiszonka to nieważne, coś tam po prostu, mam dziurę jakieś, to się ogarnie się. A co tu dzisiaj mamy w ogóle, jaki zestaw? Zobaczcie, Zetoryk stoi z dwukółką, bo wożę już krówki i jałówki i cielaki do nowej obory. A tu stoi Masaj z przygotowaną dla tych właśnie, że krówek, temerem. Kiszonką, pomieszaną z sianem i sumą, nie? Także nieźle. No i słuchajcie, może pokażemy go na obora, bo pewnie się od sportu zamyśliło. Ja jestem fanem ogólnie parczewa, z jakich powodów to może ktoś wie, może nie wie. Ale uznałem, że Podwórko Kolonisty to jest seria, która nie rozwija się zbyt szybko, ona leci powoli bardzo. I tak samo też będzie tutaj z tymi obórkami. Słuchajcie, powstała obórka, tu widzicie też taki fajny zajazd do kapusta, za chwilkę. Powstała obórka, bardzo tania w konstrukcji. Za całość zapłaciliśmy chyba około 40 tysięcy i to jest naprawdę... To jest tyle, nie? Wylewka i robocizna z chłopakami i tak dalej, to jest wszystko. Tu już trochę nakupałem sobie cielaków i jałówek, ale jeszcze pojedziemy dzisiaj po ostatni transport jałówki i cielaka, bo kupujemy je w pary po prostu. No i zaraz będziemy jeździć po krówki, nie? Także super, parczewska obora jak najbardziej pasuje, sztuk 70, więc super, dlatego oczywiście mamy tutaj no boksy i pastwisko, nie? Tak to sobie wymyśliłem, że będzie wyglądać, więc otwieramy sobie, ok. No i tu widzicie, jak to wygląda, nie? W tym miejscu. To jeszcze można zapalić światło. Gdzieś chyba w tym miejscu. Gdzieś tu można było zapalić światło. No i masz silos. No i trudno, nie można zapalić. A może to się zapala? Takie dziwne. Czasami się zapala, czasami się nie zapala. Otworzę sobie to? Otworzę. Dobra, co tu jeszcze chciałem wam pokazać? A, ile mamy krówek, nie? To krówek mamy póki co 22, a jest 70, nie? Ja wam obiecuję, że sobie wszystko zapełnię, żeby już tutaj się to generowało. Z tego co liczyłem, 3 miesiące i obora zwrócona. Także na Wigilii już będzie wszystko zacy, nie? A jeszcze mamy tu taki spoko, spoko jest to, że właśnie mamy cielaki i jałówki, przez co obora będzie stale przynosić coraz większy dochód. Żeby nie było tak, że teraz dajemy full krowy i jest koniec, nie? Także super, bo mamy też taki jakby będzie lekutki progres w tym wszystkim, nie? Daleczko Zetory kasztany na konsolę? A no to czekajcie, nie? Zetor wam obiecał kasztany, no to powinno być, nie? Dobra, a my sobie z Zetorem oczywiście kasztanowym ruszamy, bo dzisiaj to będzie akcja sianokosy, ale to taka bardziej po łebkach, sobie tylko zaczniemy. Nie planuję dzisiaj jakichś wielkich akcji, bo jeszcze musimy kupić nową zagrabiarkę. Ta póki co jest taka średnia i bardzo... Ja kierunek rzucam, rozumiesz to? Kierunek rzucam, już mi się odkleja, nie? No, więc nieważne. Akcja się na końcu po prostu będzie tylko zaczęta, tam sobie już też pokosimy i tyle, nic więcej. Ja też po odcinku dzisiaj posiadam naprawdę chyba z 4 godzinki, ogarniając save'a. Wszystkie pola, zwapnowałem wszystkie pola, nawiozłem na fulla, no po prostu jest cud, miód, malina i orzeszki. I dzięki też temu mamy, będziemy mieli w tym roku rekordowe plony, mam taką przynajmniej nadzieję. Nie dość, że jest dużo pola, to jeszcze i plony rekordowe z samego tego, że bardzo mocno zadbałem o to wszystko. Także fajnie, mamy akurat tutaj maj. A już pierwsze żniwa ruszamy chyba w czerwcu, nie? Ta obora to z ekskluzywami, kurwa, chyba tak.
No, także fajnie, dziś też w ogóle jest data premiery, znaczy data premiery, dzień premiery naszych plandek, czyli 19 czerwca. No i spoczko, ja tak myślę, że ogólnie kilka odcinków się mi zostało, tylko nagrać i mam cały lipiec zapełniony, jak chodzi o nagrywanie odcinków, więc fajnie, bo dostanę mi tylko sierpień i trochę września, znaczy i tak nagrałem chyba na wrzesień odcinki tak na zapas, żeby jakby co, nie? Bo nie chcę potem gdzieś tam premier przeciągać, tylko zrobić normalnie co dwa dni odcinki, żeby to było jak trzeba. I co też wam ciekawego powiem, będzie niedługo seria, może dla kto oglądacie to już nawet ta seria jest, ale taka krótka seryjka ze starego save'a, w którym, na którym się trochę rozwijaliśmy. No i po prostu taki lekutki sobie powrót robię do tej serii. Puszczę pana. Jedź pan. Sorry, bo hamulce Zetor ma takie czasami, że nie trybi. Za dobrze. No, więc fajna seryjka wleci sobie taka z kilku odcinków się nie spodobało, po prostu tak jakby zamykająco tamtego save'a, nie? Myślę, że wam się spodoba. Jak zawsze przygotowany na odcinki. Ale kto, że ja? Przygotowany? Trochę przygotowany jestem na odcinki. No dzisiaj akurat się przygotowałem trochę bardziej, nie? Niż zwykle. W sensie, no nie mam tylko zegarmiarki, którą będziemy kupować, no bo zapomniałem po prostu o niej, to się wam przyznam szczerze. Dobra, cielaka kupujemy jednego i kupujemy sobie jedną jałówkę, nie? Ogólnie czytam sobie te opisy wszystkich tych rzeczy. Wiecie, co jest napisane u byka? Patrzcie. Byki jedzą trawę, siano i kiszonkę i temer. Nie, siano, trawę, kiszonkę i temer. To zwierzę potrzebuje dodatkowo wody. Byki ochraniają swoje stada. Czyli normalnie kupujecie byka i macie plus 10 do ochrony stada, nie? Czyli wiecie, już tam jakaś tam kuna czy list nie podejdzie. I elegancko, nie? Gdzieś na jakiej mapie Ebolek z Danem robili serię? Na jakiej? Nie, no wiem na jakiej, no bo już ludzie pisali o edycję mapy, nie? I plus do rozwalania obory też może być w sumie, no tak. Krzychu pojechał oglądać zagrabiarkę. Znaczy coś tam się rozgląda, ale trzeba wiem czy pojechał. Gdzieś pojechał po prostu, nie? Może i pojechał oglądać zgrabiarkę. Mamy taką fajną na oku jedną zgrabiareczkę, widziałem ostatnio. I słuchajcie, też minus taki. Minus taki ze zgrabiarką jest właśnie to, że niestety, ale będzie już coś większego, po prostu. Ja chciałem coś mniejszego, ale nie będzie już innej opcji, bo ta zgrabiarka ma 5 metrów. Jeżeli teraz chcemy lekki progres zaliczyć, to co najmniej to metr w górę by się przydało, żeby ona zgrabiała. Ale nie ma takich rzeczy. Jest 7,5 chyba metrowa zgrabiarka, która jest fajna, jest nowa niestety, no bo starych nie ma, ale może się do niej w sumie siądzie i tam coś tam w niej się pogrzebie, to może zrobić ją lekko starą, bo tak już nie chcemy bardzo wchodzić w nowe rzeczy i możemy tutaj kombajn nawet spoko oraz Maseja, to jednak cały czas nie jesteśmy na takim etapie, by móc. Wiecie co, może pojedziemy sobie tędy, pojedziemy sobie jednak na takim etapie, by móc sobie rozwijać się już w takie nowe graty, a na to jeszcze czas będzie, zaufajcie mi, seria się nie kończy, cały czas leci do przodu i coraz więcej będę chciał dla was po prostu pokazywać, żebyście wiedzieli o tym, że na setem odcinku seria się nie skończyła, nie? Tak, to 200 by w sumie nagrał, to byłoby spoko, nie? Ta zgrabiarka ma 6 metrów? A, to może ma 6 metrów. No to myślałem, że ma 5 i coś z hakiem, nie? Myślę, że zaraz będziemy mogli sprawdzić, nie? Przecież nie ma problemu. Mam gdzieś tutaj się krowy i... znaczy krowa z tym nie po... nic im się nie zrobi, nie pokaleczą się tam, ale chyba jest git. No, a my sobie będziemy oczywiście tutaj je przywozić. Zrobimy sobie chwilkę sobie jeszcze ten kurs. Właśnie po nasze krówki. Typowy podkrowy, czyli krowy, które będą nam dawać mleko, będziemy na nich zarabiać. Znaczy co trochę sobie jednak tak cofniemy. O. Także to za chwilkę się zobaczy dokładnie co jest 5. Okej, okay, jałówka, znaczy cielak. Nie, jałówka to było. O, i cielak, spoko. Dobra. No wiecie co? Myślę, że można w sumie zrobić taki myk, że teraz może pojedziemy sobie na te sianokosy. Wykościmy łąki, potem znowu wrócimy i pojedziemy po krówki, nie? Bo to jest taka akcja trochę z zakupu tego bydła. A myślę, że tak się... i tak lepiej będzie, kiedy kupimy sobie krowy w taki sposób, a nie tak po prostu, wiecie, na sztukę, nie? Legenda głosi, że ta nowa zgrabiarka będzie samarz. Znaczy mamy samasza pod lupą wziętego, żeby sobie sprawdzić jak ten samasz, czy samasz będzie spoko. Mamy też kronkę i mamy też kuna.
pytanko, które z nich będzie najbardziej nam pasowało, nie? Po prostu. Bo jednak wiecie, nie co, ja może sobie trochę czas przewinę. Mamy taką, a nie, damy sobie jeszcze jedzonko naszym krówkom. Przecież niech to wszystko się tam już rozwija, no co my będziemy tu robić, nie? Jedziemy Masejem, no bo przecież Masejem musimy dać jeść i musimy potem Maseja wziąć do kosiarek, nie? No, także super. Także dużo jest tam gdzieś w planach różnych rzeczy, a zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie, co nas najbardziej skusi i tak jak mówię, nie chcę robić rzeczy, kupować rzeczy, które są bardzo mocno progresują gospę, bo wiecie jak to jest, kupisz ciągnik, no dobra, już musisz kupić agregat, musisz kupić siewnik i potem musisz kupić szczepę, bo nie pasuje i nagle się tak budzi się z ręką w nocniku, gdzie masz wszystkie maszyny już wielkie, a kasę na koncie zero i masz pola po 10 hektarów, nie? My tutaj ogólnie mamy prawie 15 hektarów, a maszyny mamy naprawdę duże, nie? Więc nie chcemy robić takiej popeliny, że tak powiem, i tylko starać się zrobić to jak najlepiej, nie? Aha, to jest tak zrobione. Bardzo ciekawy sposób tutaj sobie obrali autorzy. Dobra, mamy fulla. Znaczy chyba fulla nie ma, ale zaraz sobie zobaczymy i jak to wygląda ta sprawa. Gdzie mam te cielaki? Tam są te, to nie tu, tu są cielaki. No, a 44 tysiące litrów, tak? Kurde. Nie, to nie to. Bo to są, a to tamta stara obora, tu jest nowa. 16 koła, no i fajnie. I fajnie, dobra. To sobie jeszcze pojedziemy po zgrabiarki. Cześć farmer, witam Adrian Adi, siemaneczko. Mariusz Stein, siemka, siemka. Ja mnie dziś na krótko, lecę na drzemę, bo na nockę mam do pracy, elo. Spoko, Dudulek, trzymaj się, dzięki, że padłeś, bardzo miło. Jak nocka, to wiadomo jak to jest, nie? Jestem, powiem ostatnio, właśnie miałem te sesje egzaminacyjne na studiach. No i kurde, jak pojechałem na 8, to tak wróciłem gdzieś po 18, nie? 10 godzin na uczelni, to po prostu czacha dymi. A jeszcze, wiecie, sesja, studia i tak dalej, wszystko to jak to działa. A, tam kabel już się podłączyły. No i co? Ściągać to trzeba było, nie? No, no wiecie, nie ma innej opcji, nie? Ale u jednego się było ciężko zaliczyć. I kurde, jakoś mi się udało. Na farcie nie wiem jak, ale udało się zaliczyć, nie? Także naprawdę się cieszę. Bo to w sumie najgorsze przedmioty już mam zaliczone, można powiedzieć, nie? Zostały mi teraz takie trochę bardziej luźniejsze, nie? Ale i tak jest ciężko, nie? Więc oby wszystko się udało dopiąć już tak na sito, bym mógł mieć spokój. Pojedziemy na łąkę Tarsino, bo ostatnio kosiliśmy sobie tam, a dzisiaj pojedziemy sobie na łąkę tamtą drugą. Jak też planuję już nawet chyba po tych sianokosach zakupić od razu sobie kolejny kawałek ziemi, kolejne pole i przerobić je na łąkę. Po prostu dlatego, że posiadając krów i teraz liczę, uwaga, 50 mamy w oborze starej, 60 w oborze tej dużej z sadową i tą górą, nie? A w tej parczewskiej jest chyba 70 sztuk, tak się mieści. Także mamy krówek 180, dobrze ja liczę? Czy mi się coś mi się lekko odklikuje? No 50 i 60 to jest 110. No 180 sztuk jest, ja pierdzielę. No więc musimy mieć więcej na pewno kukurudzy i na pewno też więcej trawy, nie? Co by tu jednak nie mówić, ale jest to rzecz taka trochę wymagana, nie? Okej. No, to myślę, że pójdzie fajnie, ja sobie wezmę 3C. 3C biorę sobie i 3C będę jeździł tym, myślę, nie? Więc nawet tego tak to może wyjść. Ogólnie klasa gleby to jest bardzo słaba, idealna po prostu pod łąki. Także takie trzeba czekać. Mapa Osina? No, Osina, no tak. No. Podwórko kolisty na Osinie robimy sobie. Dobrze liczę, tak? No, to git. Ja dzisiaj mówię, jestem wymęczony fest, więc ja nie mam pojęcia, co ja gadam czasami, ale bym żadnych głupot nie mówił też, nie? Okej. Okay. Dobra, tak chcę w miarę równo. Że te krzaki też, a szkoda, one się nie koszą, nie? Tak nie dorastają, bo to tutaj jednak fajne krzaki bardzo lubię, a tak wychodzi, nie? Co się dzieje z tym Masejem od Białego już na testach w Giants? Nie mam pojęcia, pytaj Białego. Ja z Białym też nie miałem za bardzo kontaktu ostatnio. W sensie gdzieś chyba był zajęty czymś tam. Jak go tam pytałem właśnie, czy coś tam poprawiłby mi, czy coś, to też się za bardzo nie mógł. Więc wyszło tak, że sam sobie po prostu tego Masaja poprawiłem pod własne potrzeby, żebym po prostu już mógł na nim grać, bo wiecie, wałek nie działał z przodu i to był bardzo duży problem, nie? Duży to był problem, dlatego że nie mogłem
nie mogliśmy robić się na kosy, tak jak teraz robimy, nie? Na taki zestaw. Dlatego też sam jakoś tam siadłem do tego i ogarnąłem, co może być, jaki może być problem. No i kurde, udało się. Więc w pewnym sensie jestem już modmakerem, bardzo fajnie. Na razie tylko edytuję, jak to prawdziwa kariera polskiego modmakera przebywa. Najpierw edytujesz cudzą pracę, a potem zaczynasz robić swoją i się prójesz, że jak można edytować. Ale ja nie wydaję, to jest tylko dla mnie, dla siebie, także tutaj troszkę inną drogę obrałem. Siema Bartosz, witam serdecznie. Ale profesjonalny modmaker. Oczywiście już niedługo zakładamy studio do tworzenia modów. Poszukujemy młodych, ambitnych ludzi. Jeżeli ktoś chce i zainteresowany, jak najbardziej zapraszam do współpracy. Macie maila w opisie. Ale to na początku będziecie wy mnie uczyć, a potem ja tam was, nie? Ja mam pytanie, czemu mi się zresetowało tutaj pole z... Ty nie gadaj mi takich rzeczy nawet. Poczekaj. Nie, jest doskonale. Czyli wszystko jest okej. Już mi się ty coś się popsuło, ale okej, wszystko jest spoko. Wszystko właśnie powinno się na doskonale, nie? Może dlatego, że po prostu... A! No wam też nie mówiłem, słuchajcie. Zainwestowałem sporo pieniędzy. Kupiłem sobie za 5000, teraz uwaga, będę mówił. Za 5000 kupiłem stację, która mi lepiej liczy te próbki glebowe. Może pojedziemy sobie na tą stronę. Która ma zdanie właśnie lepiej... A nie, no musimy jechać tamtą. Dobra. A może się przetniemy po prostu? No, przetniemy się. Liczy te próbki glebowe trochę lepiej, jest dokładniejsze pomiary są, więc spoko, to chyba 5 koło kosztowało, albo dychę. Dych albo 5. A dlaczego mówię dych albo 5? Bo jeszcze kupiłem stację, która mi podaje dokładniejszą pogodę. To jest tam takie malutkie urządzenie, więc w sumie wydałem łącznie 15 tysięcy na taki zestaw, ale wiecie, jakby... Będąc tutaj rolnikiem, warto znać pogodę, jaka będzie i móc jak najdokładniej przewidzieć, co można kiedy robić, dlatego taką stację po prostu kupiłem, by po prostu troszkę tutaj mieć lepsze dane, nie? Masy ma 140 koni. No, także tak to wygląda, jakby tam ktoś właśnie tutaj jak pytacie. 140 koni ma i jakoś nawet sobie jeździ. Czy dzisiaj wykorzystam całą tą łąkę? Mam nadzieję, że jednak uda mi się zrobić jakiś zestaw, pojechać po krówki, nie? Chociaż jeszcze raz. A widzę, że on 17 minut odcinka. Zresztą w sumie szybko idzie, to jest fajna kosiarka. Także kto wie. Mapa kolonii, rzecz jasna. Tylko to mam trochę połączone sobie pola, wiesz, więc ona tak może na pierwszy rzut oka nie wyglądać jak kolonia. Ale jak najbardziej kolonią jest. Więc spoko. Dawid, nim siemaneczko. Dźwięki Maseja? No, ładne są, ładne. Bardzo ładne dźwięki Maseja. Ja nie wiem, czy one są gdzieś wydane, czy nie, ale super są te dźwięki w Maseju. W ogóle Masej po remoncie to jest złota, nie? On przez długi czas właśnie nic nie było w nim robione. Ten lakier też się mu przydał po prostu, bo już było tragicznie. A też nie ma co mówić, ale technicznie są bardzo źle. Już wiecie, dusił się gdzieś tam, ciężko mu po prostu pod górki podjeżdżać. A teraz wszystko jak najlepiej działa, więc super, nie? No, także fajnie. A co w ogóle u was ludzie słychać, może powiecie tak. Bo ja dzisiaj nagram tylko ten odcinek i zaraz idziemy sobie na osadę pograć po prostu trochę. Bo tam też mamy do zrobienia sobie osadzonego w długach. A nie nagrałem już odcinku przez długi czas, więc czas trochę tam się zająć tą serią. Bo mimo, że ostatnie odcinki kierowały słabe wyświetlenia, to jednak wierzę, że to, co będziemy niedługo działać, trochę wam się bardziej spodoba. I zyskam waszą sympatię tą serią, bo naprawdę jest tam potencjał, który mam nadzieję nie będzie zmarnowany. W ogóle sam pierwszy odcinek jak zrobił, wow, dużo ile viewsów i tak dalej, nie? Że tam ponad 20 koła było, nie? Chyba. Więc super. No. I nawet też tam... A, to jest save, to nieważne. Co to za mod na lewety na save'ie? Modna lata na save'ie? Lata? Jakie lata? Lata? Co lata? Czasami to jest samo te dźwięki nowe są z Mod Huba, niedostępne. Nie wiem, czy to chyba daty. A, chodzi ci o ten rozbudowany jakby display seasonu, tak? O to chodzi. No to na Mod Hubie jest, nie? Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale coś tam z seasonem, nie? Jak piszesz season, na pewno ci ten wyszuka. Bo to jest modhubowa tam rzecz, nie? Podaje fajnie nam temperaturę,
jaka tu jest i też od razu rok, nie? Więc to idzie fajnie ogarnąć, bo też to jest taka fajna statystyka, której nie ma nigdzie podanej tak naprawdę, ale jest bardzo ważna, bo na przykład dzięki temu widać, że mam teraz siódmy sezon całej serii, nie? No i po prostu mogę sobie porównać na przykład to z osadą, która ma tam sezonów 10 i zobaczyć, jak wygląda tam save, jak wygląda tutaj, nie? Po takich rozwojach. Wreszcie nie, no, na save'ie na osadzonym kredyty, nie? Zobaczcie, jak wygląda save na osadzonym, jak wygląda save na kolonii, nie? A to tylko za sprawą tego, że tam braliśmy kredyty na rozwój, a tutaj nie braliśmy tego, nie? Znaczy braliśmy, ale nie tak dużo, bo tam brałem naprawdę po kilkaset tysięcy, nie? Tam na przykład, nie wiem, robimy oborę, okej, kupujemy oborę, potrzebny jest mi nowy ciągnik, kupujemy nowy ciągnik, nie? I wszystko to było w kredyt dobrane i save się rozwija znacznie, znacznie szybciej. Przecież tu w 3 lata nie dojdziemy do czegoś takiego, jak tam mamy, bo tam było 27 hektarów chyba, nie? No a tu mamy 15, nie? Więc no to będzie ciężko takie coś zarobić. Znaczy inaczej, gdybym się postarał, to mógłbym te hektary kupić, tylko potem czym to obrabiać, nie? Byłoby po prostu bardzo ciężko. Już powoli uważam, że nam się trochę tych pól robi dużo i prawdopodobnie niedługo trzeba będzie troszkę w maszynki pójść też, nie? Cały czas mamy też MTZ na sprzedaż, tam ludzie, oczywiście już nie piszcie, chcesz ty kupić, bo pewnie już wybrałem dawno temu osobę, która kupi. Ale u nas jeszcze stoi po prostu, więc tak to trochę to wygląda, że go długo sprzedajemy. Więc jak on tylko już pójdzie, to dodatkowa kasa przyjdzie na to i będzie git. A, z dodatkowej tej rzeczy właśnie, bo to też nie mówiłem, na streamku, to co tutaj przed odcinkiem, kupiliśmy sobie nowy ul. Ul, największy ul, jeżeli chodzi o podstawkę farminga, za 19 tysięcy postawiliśmy sobie go przy budynku Pawła Jumpera. Bo tam jest fajne miejsce, fajny zagajnik, tam się tak nie jeździ i tam myślę, że będzie spoko, bo to jest dosłownie na środku pola, więc jakby jakieś ziemniaczki, jakiś rzepaczek czy coś tam jeszcze posadzić, posiać albo posadzić, to naprawdę bardzo fajnie splonuje dodatkowo i będziemy mieli więcej miodu też, nie? Więc super sprawa, myślę. To się też zwróci po kilku latach. Ja w ogóle uważam, że jak ktoś chce iść w pszczoły, to pszczoły róbcie w pierwszym sezonie, co nie? To jest bez dwóch zdań. Otworzycie sobie save'a, ogarniecie sobie gospo, od razu kupujcie ule, nie? Kredyt na ule czy coś, bo to i tak wam się zwróci bardzo, bardzo późno, nie? Pszczoły zwracały się mega późno. No, dojdzie może jeszcze zysk te 5%, które one tam zapylają tego rzepaku czy coś, to może trochę szybciej, ale ogólnie ja uważam, że pasieki, które mamy, to pewnie jeszcze mi się nie zwróciły, nie? Bo naprawdę nie wydałem dużo pieniędzy, a zysku mało, ale to w sumie jest takie fajne miejsce, bo te pasieki wstawiam takie tereny na mapie, gdzie i tak pole byłoby albo ciążliwe, albo wkurzające do roboty. Przepraszam. Dlatego tam po prostu sobie pasuje pasieka i tyle, nie? Nie dość, że ja sobie jakąś kasę zainwestuję, a przy okazji poprawię sobie pole, żeby było trochę wygodniejsze w obsłudze, nie? Dobra. Myki cyk fuch, tu się składamy, tak samo tutaj też się składamy, wszystko elegancko i jedziemy, nie? Siemaneczko, Tomasz Winkowski, siemka, siemka. Nagram odcinek coś, więc żebyście tam nie byli zaskoczeni może. Kukurydza bardzo ładnie rośnie, trochę tam chwastu tam od drogi jest, ale tak to ogólnie super. Więc kiszonka wyjdzie w tym roku, naprawdę bardzo ciekawie. Przypomnę, że oczywiście łąkę, którą teraz robimy i te wszystkie te drugie łąki, no lecą one po prostu w siano. Będziemy robić z niego, z tej siana, z tego siana belki. Bo trochę już belek tam brakuje, a jednak fajnie by było sobie tam zawsze móc ogarnąć ten mieszalnik. On tam ma trochę pojemności, nie jest tak nie za dużo, ale jednak cały czas coś tam trzeba ładować. Więc trzeba dbać o to, żeby to wszystko było cacy, nie? Koty chyba trzeba karmić? Wiecie, sprawdzę sobie, bo ogólnie mam problem z tymi kotami, że nie karmię za często i po prostu mam trochę... O! Coś tam wciągnęło jednak. Więc zawsze z tymi kotami jest problem, żeby je nakarmić. Zwykle po prostu właśnie zapominam, nie? Nakarmić. Koty się karmi chyba dwa razy w dzień, rano i wieczorem, to jest taka najlepsza pora. Bo one tam przez 6 godzin chyba puszkę no zjedzą. No to akurat jak nakarmić o 7, to do 19 zjedzą i do 19 nakarmić na 7 im wystarczy, nie? Także tak już tak to wyglądało. Gdzie stoi w ogóle Zetor z... na gospi chyba stoi, nie? Dobrze pamiętam? Krzycha nie ma. Krzychu pojechał oglądać nową kosiarkę, znaczy zgrabiarkę. Przepraszam serdecznie. Krzychu pojechał oglądać zgrabiarkę nową. Mam nadzieję, że coś tam ciekawego wybierze. I powiem mi, jaka tam była. Fajna czy nie fajna? Okej. Myślę, że wyjazd. Aha, mam tutaj źle zbindowany chyba.
Tak, że jest rzeki Nambrz. Tak, mówisz Wikman, no to spoko, ale to mówię, odnosisz pakować jeszcze długo, długo trzeba poczekać, wiele, wiele miesięcy, nie? To nie jest mapa, która wyjdzie już, nie? Dlatego właśnie teraz, no, właśnie dużo pytań już pakowo jest, bo się trochę hype zrobił, ale jak się go uspokoi, to myślę, że jeszcze da się to uratować. No co, teraz Work in Progress tylko wychodzi, potem znowu przerwa jakieś 3-4 miesiące od Work in Progress i myślę, że jeszcze tak planuję raczej bliska, tak całkiem szczerze, zrobić jeszcze dwa Work in Progress, nie? Z Jankusem. Myślę, że to byłoby najlepiej. Tak jakby teraz stanęcie takie w, no, w połowie prac nad mapą, można powiedzieć. Znaczy, no, już lekko za połową tych prac. Potem pod koniec i już ostatecznie, że wszystko jest dopięte, nie? Więc to byłoby już spoko. Tam też powiemy o tym... A, zresztą zobaczcie, nie? Na odcinku. Więc bardzo jeszcze dużo czasu na to zostało. Się proszę nie napalać, że mapa wyjdzie w ciągu 2-3 miesięcy, nie? Raczej niestety, ale dłużej. Trzeba nie poczekać. Dobra, puści go pan, o, super, sobie zaraz tutaj jakoś... Tak, to wydano oczywiście, jest tam od hubie. Mhm, też robisz mapkę, od listopada, no to spoko, no ja to tak od połowy... pierwsze takie prace konkretne ruszyły od połowy grudnia, nie, ze szpakowym. Tak już na konkrecie, tam zacząłem coś modelować, nie? Dobra, i teraz kupimy krówki. 1500 złotych, bardzo fajna cena. I nagle teraz one są warte, jak już ja je mam na pace, są warte, zobaczcie, 465 zł, nie? No to jest po prostu dramat. Że kupujesz krowę i ona od razu 1/3 w dół, nie? Znaczy, no, trzeba zdać sobie po prostu, nie? Myślę, że szpakowo to raczej każdy się będzie bawił w krowę, no bo tam tylko krowę będą, nie? Ogólnie to szykujcie się, że będą potrzebne modyfikacje dodające więcej zagród, bo to już jest uniemożliwia zakup nowych zagród. Więc raczej się nastawiajcie na to, że te zagrody będą... Te modyfikacje będzie wymagana po prostu, nie? A może sobie pojedziemy teraz asfaltem, tamtędy? No, czemu nie? Tak, ja robię tylko mapy, no. Coś tam sobie tam lekutko zacząłem grzebać w tych modach, ale tak bardziej informacyjnie, żeby coś zrozumieć niż pod faktyczne jakieś robienie czegoś, nie? Wszystkie rzędy to kupisz? Spoko, Wikman, tylko nie chodzi mi o to, nie? Chodzi mi o to, że jak kupisz wszystkie zwierzęta, znaczy jak na mapie są już postawione zwierzaki, to ty nie możesz kupić, dostawić po prostu nowej zagrody. Bo już jest limit w mapie wyczerpany, nie? I to już był wyczerpany z jakieś 4 zagrody temu, nie? Więc trzeba po prostu modyfikację, która by dodawała opcję, jest taka na Mudhamie, więcej zagród, nie? Tam do 64 chyba to rozszerza. No, także tak to odchodzi, nie? Ale to tu jest, jak najbardziej można już kupić, nie? No i to można tam sobie kupić i spoko. Bo zagrody są tak ogarnięte, że kupujecie razem z terenem, nie? Więc no, zobaczcie nam na Work in Progress, jak to wygląda. Zjeżdżamy sobie. Dawać w dół teraz. Tak, widziałem nową serię MST. Widziałem. Ty widziałeś komentarza mojego? Fajnie, pyta takie rzeczy, jak komentarz jest tam napisany. Powolutku, żeby kruszki się nie przestraszyły. Wciąż pakiem będą świnie? Jak sobie postawisz, to będą, nie? Nie no, tam chyba chlewni za bardzo nie ma, nie? Ja się nie wiem nic o tym, żeby tam były chlewnie, więc ja tam robię sobie same krowy. Krowy, konie i chyba tyle robię. No, tam raczej więcej nic nie będę dodawał. Serdecznie. Aha, nie patrz na komentarze. No to spoko. No to spoko. No to git w sumie. No i te krówki, te pierwsze dwie już będą mi produkować mleko, które... No oczywiście, będzie mi przynosić dochód, nie? No bo teraz mniej więcej zarabiamy około 16 tysięcy na dzień za mleko, nie? Więc bardzo fajna to jest kasa. Nie ma tutaj co mówić, że zła. Otworzymy sobie furtkę. Przenieść do hodowli, rzecz jasna, oczywiście. Więc fajna kasa jest na pewno za tyle krówek. Myślę, jak też tutaj się wszystko uda, no to będziemy mieli około 20... Może nawet 5 tysięcy, jak dobrze pójdzie. No.
Może nawet, nie, dyszka nie, 23 tysiące, 22 tysiące za mleko by przychodziło co miesiąc, naprawdę super sprawa, nie? Dobra, tak słuchajcie, tak się pożegnamy. Dajcie nam co czynić o tej obłoże. Ona oczywiście też jest lekutko zmodyfikowana, ale tylko dlatego, że kolorek zielony był bardzo jasny i taki trochę mi się nie podobał, widzą też, więc postanowiliśmy zmienić sobie kolorek na inny. Ja wybieram kolor taki, no i myślę, że wyszedł nieźle. Także kolor wybierali widzowie, w sumie miał być brązowy albo szary, padł jednak na zielony. Także git. Dzięki za uwagę, renifery znowu jakieś latają. Poszło stąd, poszło. No, poszło. O, tu trochę jeszcze ten. Gdzieś tam mi się roundupem za bardzo popryskało, ale to nic, wypaliło do zera. Dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków oczywiście z podwórka Kolonisty. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. O, tak, ale ujęcie będzie. O, no i cześć, pozdro. Papa. Pa.